Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, żeby było jasne, całkowicie nie zgadzam się z tym, co mówił przed chwilą pan poseł Zandberg, ale nie będę z nim polemizował, tylko z panem posłem Lorkiem. Bo pan poseł Lorek powołał się na Kafkę, a wyszło mu Radio Erewań. Bo panie pośle Lorek, nie może przyprawić o rozpacz, a przyprawiło o rozpacz. Ale nie ten projekt, który został przeniesiony przez ministra finansów teraz, ale projekt nowego waszego polskiego nieładu ze składką zdrowotną. Nie tylko przyprawił o rozpacz, ale doprowadził do upadku kilku, jak nie kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy polskich małych rodzinnych firm, Polek i Polaków. To żeście zrobili. To te firmy w swoich skumulowanym majątku nie miały pieniędzy, bo my jeszcze nie jesteśmy takim bogatym społeczeństwem. Ale żeby ratować swoje pieniądze, bo jeszcze nie wiecie o tym, albo nie wiecie, tylko nie mówicie o tym, że skumulowana inflacja za waszych rządów w latach 2020-2023 wynosiła prawie 58. Lokowali je w tych nieruchomościach. Żeby sprzedać nieruchomość, byli przez was jeszcze raz opodatkowani. Dziękuję panie ministrze za tą ustawę. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze nad tym pracowali. Pytanie jest takie, ile pieniędzy zostanie w rękach polskich małych, rodzinnych firm. Dziękuję.